Dzień dobry, Stalowa Wola. Lecimy sobie teraz do Rozwadowa na jarmark wielkanocny. Ma być tam około 60 wystawców, dużo rękodzieła, pewnie pyszności jakieś wielkanocne. Zaraz sobie wszystko zobaczymy, podpytamy, no i będziemy się świetnie bawić. Zapraszam Was na dzisiejszy film z tego pięknego niedzielnego dnia. Najpierw sobie przejdę po wystawcach, a później polatamy sobie dronem i zobaczymy, jak to wygląda z góry. Dobry. Nie, nie, patrzyłem, czy to do mnie leci. Się szykuje. A co panie mają tutaj ładnego? Co mamy? Babeczka El Grey na przykład z naszej oferty świątecznej. Mamy też makaroniki, babeczki do koszyczka, beziki pakowane. Super. Jesteście z? Marina Wykruśniak. Super. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Mamy takie smaczności, widzi pan? Wszystko. I jest na słono, i na ciepło, i na gorąco, i na zimno. No i też. A skąd panie przyjechały? A my jesteśmy koło gospodyń Kotowa Wola. O, to piękna miejscowość. No, byłem ostatnio. Bardzo jest, ładnie. Proszę pana, państwo w państwie. Tak. Dobra, starczy. A co to pan to nagrywa? Nie, nie, zdjęcia robiłem. To musi pani. Grzegorz Pachoł, winnica Amelie. Produkujemy kilkanaście win od wytrawnych białych przez półwytrawne, półsłodkie, a nawet całkiem słodkie wina. Jesteśmy chyba jedyną winnicą w Polsce, która ma winnicę w dwóch województwach, bo mamy 5 hektarów w województwie podkarpackim i 1 hektar w województwie małopolskim w samym mieście Tarnów. I smaki też są różne z każdego województwa? Z każdego, nawet z każdej parceli, którą mam, bo mamy w Radomyślu winnicę nie w jednym miejscu, tylko w 5 działkach na obrzeżach miasta. To jest Zdziarzec na przykład, a miejscowość Partynia. Zupełnie inne wino wychodzi, bo w jednym miejscu mamy ziemię gliniastą, ciężką, w drugim miejscu piaszczystą i zupełnie inne aromaty. To jest piękne w tym wszystkim. Co roku muszę uczyć się, jak zrobić wino, bo nie da się zrobić tak jak w poprzednim roku, bo w danym roku mamy inne warunki, inną dojrzałość owocu i idziemy w innym kierunku. Ale zawsze są pyszne. Ale to jest też piękne, bo nie ma nudy. Tak. Nie ma monotonii, co roku coś nowego. Co roku możemy smakować innych nut. Innych smaków, tak, innego wina. Bardzo fajnie. Dobra, bardzo dziękuję. Dzięki. Żaden nie jest zwykły, bo to są moje sery autorskie, więc najlepiej skosztować. A skąd pan przyjechał? Słupiec, gmina Szczucin. To jest pogranicze Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Co to za sery są? To są sery z mojego gospodarstwa, z mleka krów rasy Jersey. I wszystkie receptury na te sery, których tu było dużo na stole, zostało już niewiele, to są moje sery autorskie. Dlatego zawsze warto skosztować, panie operatorze. Nie ma rąk. Dziękuję. Nie bardzo się jadę. Wszystkie urocze maskotki. Z czego one są zrobione? One są zrobione z włóczki, którą można prać w pralce do 40 stopni, także jest odpowiednie dla dzieciaków. Jak się obrudzi, to nie ma problemu, zawsze można przeprać. No i co? I to są unikatowe misie, bo to takiego drugiego nie znajdzie. Zawsze one się troszkę będą różniły, bo to jest robione ręcznie, więc troszeczkę wielkość czy tam rozmiar będzie właśnie inny, ale mimo wszystko no, są personalizowane. Możemy dorobić też etykietki z imieniem, więc już jest konkretnie dla dzieciaczka. Super. I to jest przedstawienie pani rękodzieła, tak? Tak, to jest robione ręcznie, robimy to razem z moją mamą, także z pokolenia na pokolenie idzie. I tu jest napisane, że jest pani Anna i pani Marta. Tak, dokładnie. Super. Bardzo dziękuję. Proszę elegancko. Bardzo. No i pięknie. Przyjechaliśmy z okolic Biłgoraja, oferujemy wszystko, co jest z bezy i trochę pierniczków własnej roboty. Wszystko, co tutaj jest, to jest robione ręcznie przeze mnie. Taka moja pasja po pracy po prostu. Pani Violetta. Pani Violetta, tak, super. Dokładnie. Bardzo ładne. Dziękuję. Polecamy, bo to same słodkości. Same słodkości, tak. Baranek jest, marchewki są. Gdzieś tutaj były takie zajączki.
przyjechaliśmy z Janowa Lubelskiego. Zajmujemy się właśnie z koleżanką rękodziełem. No i to są nasze prace tu typowo na Wielkanoc, ale robimy też i na Boże Narodzenie. Panie tu robią na żywo. Tak, też. Koleżanka, proszę zobaczyć. Pięknie to dzierga robi, wychodzi jej to świetnie, także mamy... myślę, że mamy fajne rzeczy, podobają się, ludzie nas chwalą bardzo, że mamy fajne rzeczy, podobają się, także jest miło jest tutaj. Bardzo fajnie. Jesteśmy pierwszy raz i bardzo jesteśmy zadowolone i czekamy na kolejny przyjazd. Przyjedziemy na pewno, jeżeli będzie kiermasz. Dzień dobry, ja przyjechałam z, można powiedzieć, okolicy Niska. Dobrze, i co pani nam przywiozła dzisiaj? Turkusowe jajko. Właśnie to jajko jest takie ciekawe, Faberge takie troszeczkę. Tak, tak. Imitacja kamienia. I to jest ręczna robota? To jest ręczna robota. To jest jakby Królik też jest ręczną robotą. Mówimy o tym. Tutaj też. Jajka, ręczna robota. Wow, naprawdę. Technika powertexowa. No i wiadomo, takie bardzo popularne jajka dekupażem zdobione. Mam też butelki na nalewki. Aha, no, no. Tak, żeby sobie na swoje specjały też przygotować. Tak, tak samo jak tutaj widzę. Też apaszki jakieś? Apaszki i czapki i gumeczki. Piękne. Wszystko, co się może przydać, prawda? Piękne rzeczy, no. Naprawdę dużo pracy. Dużo pani czasu straciła chyba. Nie straciła, albo zainwestowała, żeby to stworzyć. Tak, tak, to piękne prawda. Piękne rzeczy. Tak, dziękuję bardzo. Może ja zacznę, że to jest timberware.pl i przywiozłeś nam coś pięknego. Coś pięknego. Świeczki sojowe, naturalne, bezdymne, zapachowe. Piękne. W różne. Kawa w kubeczku, herbata w kubeczku, jajeczko, baranek i co jeszcze jest? Zajączek. Zajączki z filcu. Na pisaneczkę albo na sztućce, tak? No i do tego wszystkiego kawa świeżo palona z polskiej palarni. Zapraszamy. Bardzo ładnie powiedziałeś, cześć. Cześć. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Sklep Dzika Świnia się kłania. Wyroby z grilla. Wiejskie wyroby. Proszę tutaj harapnąć. Szyneczka krakowska, kaszaneczka, do koszyczka jajeczka, pierożki i wiejskie jajeczka. Ale dostępne tylko w sklepie, tylko tak teraz pokazujemy. I dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję. A co tutaj jest takiego pięknego? Można to otworzyć? Ale z drugiej strony. No dobrze, to ja sobie poradzę z tej. Od tutaj. No pewnie. Czekaj, mogę ci doświetlić, jak chcesz. Nie, damy radę. Super, a to dobrze. Skąd przyjechaliście? Ze Stalowej Woli przyjechaliśmy. O, to daleko. Bardzo daleko, dokładnie, aż z Kwiatkowskiego. Z Kwiatkowskiego. I co przywieźliście dzisiaj? Przywieźliśmy dzisiaj całe takie menu wielkanocne. Mamy i na słodko, i na słono. Mamy zupę. Szonówkę, to jest taka starodawna polska właśnie zupa. Można zobaczyć? Oczywiście, mamy tutaj przygotowaną. Chodźmy zobaczyć. Proszę. Szonówka. Też się nazywa krzonówka. Mhm. Staropolski żurek wielkanocny również. Mhm. Z takich ciekawostek to mamy paschę wielkanocną. Jest to trochę zapomniany już przepis, ale nasza ekipa odgrzebuje właśnie takie staropolskie, tradycyjne, kresowe właśnie przepisy. Tu jest właśnie pascha. Mazurek królewski. Też przepyszny. I torcik dla dorosłych. Torcik dla dorosłych. Amaretto i z ajerkoniem. Aha, czyli cudownie smakuje. Z procentami. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I standardowo jeszcze sałatki wielkanocne i pasztety nasze, cały nasz wyrób w 100%, 0,5 produktów,
wszystko naturalne. I nazywacie się? Ratatouille. Ratatouille. Jesteśmy, serdecznie zapraszamy. Jesteśmy nową firmą Stalowej Woli. Pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No. A co pan chce wiedzieć? A ja pani nie znam. Chciałbym się dowiedzieć, skąd panie przyjechały. O, no to jesteśmy Przyszowianki z Przyszowa Zapuścia. Co dla nas, co sprowadza panie do Stalowej Woli? Co panie przywiozły? No przywiozłyśmy pyszności na święta, babeczki, wszelakie mazurki, serniczki, chlebek, pierożki, migosi, ciasto. Piękne smakołyki. Tak, smakołyki. A tutaj coś jest? Tak, pierożki proszę. Mm-hmm. Tak, mamy i krzan do koszyczka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia na internecie. Możesz ty moja teściowa mi teraz da. Jak po pieści to i zmieści. A skąd pani przyjechała? Z Dąbrowy, koło Zaklikowa, za Zaklikowem dosłownie. I co tutaj właśnie ładujemy do... Zrobiłyśmy dzisiaj krokiety, pierogi z puckami, pierogi ruskie. Uwędziłyśmy wspaniałe kiełbaski, boczki. Dziewczyny mi tutaj zrobiły żur, zakwas taki. Dżem z pomarańczy, no i oczywiście dekoracje świąteczne, piękne pisaneczki zrobione na szydełku. Super, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Nie ma tejże grupy, więc zapraszamy przedstawicieli po kolejną nagrodę, tak zwaną pocieszenia. Gratulujemy, proszę z nami zostać do pamiątkowej fotografii. Nagrody będą do odebrania w Rozwadowskim Domu Kultury Sokół. Jutro na przykład. Dobrze, dziękujemy bardzo. Ja przypominam, że nasz jarmark wielkanocny trwa, a trwać ma do godziny 17, więc proszę państwa, proszę odwiedzać stoiska. W sumie nas, o już niektórzy się zabrali, widocznie asortyment zszedł, był. Więc było nas około 70 rękodzielników, tych, którzy dzielą się strawą. Ta strawa nadal pachnie, więc kto jeszcze obiadu nie zjadł, albo za mały zjadł, albo ma ochotę na deserek, więc zapraszamy. Samych mych stanowisk gastronomicznych jest około 25, więc zapraszamy, kto czuje głód.